wtedy, kiedy pewna kobieta znalazła mnie w łóżku pełnym krwi. Do kin wszedł nowy film dokumentalny Michała Kondrata Matteo. To historia ojca Matteo Daanione, włoskiego egzorcysty, którego proces beatyfikacyjny właśnie jest w toku. I musiał uciekać z Daanione. Mimo że zakonnik umarł w 1616 roku, nadal egzorcyzmuje. Przy jego grobie dochodzi do wielu cudownych uzdrowień oraz uwolnień od dręczeń demonicznych. Niektóre z nich zostały pokazane w filmie. Niesie nim cały czas. Płyta Kantata Przemienienia jest dziełem młodego kompozytora Jakuba Milewskiego i poety Jerzego Binkowskiego. Twórcy nakreślili wzruszający obraz człowieka dojrzewającego do głębokiej nadziei, która rodzi się w kontakcie z tajemniczym wydarzeniem eucharystycznym w Sokółce. Przesłaniem Kantaty Przemienienia jest zachęta do wiary w sens życia i takiej metamorfozy, która prowadzi do wzajemnej życzliwości we wspólnej ojczyźnie. Chcesz być liderem? Ucz się od papieża Franciszka. Papież Franciszek to lider, który przewodzi ponad miliardowi ludzi na świecie. Zdobył światowe uznanie dzięki rewolucyjnemu podejściu do przywództwa. Cieszy się niegasnącą popularnością i codziennie zmienia naszą rzeczywistość. Jeśli chcesz, aby coś się zmieniło w Twoim życiu i w Twoim otoczeniu, uznajesz konieczność szlifowania swojego charakteru i dostrzegasz potrzebę lepszych modeli zarządzania w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie, ta książka jest dla Ciebie. Kościół i media, czy to dwa zupełnie różne i walczące ze sobą światy, czy może jednak łączy je jakiś wspólny odbiorca? Ludzie mediów i ludzie Kościoła. Może to często ci sami ludzie, tylko w różnych miejscach. Czy Kościół ma prawo być medialny, a media wchodzić do Kościoła? Czy możliwa jest współpraca między nimi? Seminarium Księży Sercanów zaprasza na konferencję Kościół, media, obrazy niewiarygodne, która odbędzie się 13 listopada w Domus Mater w Krakowie. Święte Rodzicielstwo nie jest kolejnym poradnikiem o tym, jak wychowywać, zachęcać i dyscyplinować dzieci, żeby wykorzystały tkwiący w nich potencjał rozwojowy. To raczej książka, która zmienia punkt widzenia o 180 stopni i pokazuje, w jaki sposób Bóg posługuje się naszymi dziećmi, by kształtować charakter i duchowość rodziców. Czytelnicy, którzy sięgną po te publikacje, zobaczą swoje powołanie do macierzyństwa i ojcostwa w zupełnie nowym świetle.